Cześć wam wszystkim, z tej strony IMC, ja oto przed wami pierwszy odcinek z dawnej serii na kanale z gry Rayman 2 Wielka Ucieczka, po angielsku oczywiście The Great Escape. Panie i panowie, w momencie, w którym skończyliśmy na kanale Raymana 3, co było praktycznie, dosłownie, chyba ponad 4 lata temu, jak dobrze pamiętam, to była pierwsza seria na kanale, którą zaczęliśmy z Rayman 3, zawsze chciałem zagrać w Raymana 2. I teraz właśnie, panie i panowie, nadszedł ten czas, dałem wam ankiety na Discordzie i na YouTubie, na społeczności, takie same i wybraliście, panie i panowie, Raymana 2, że chcieliście zobaczyć i udało mi się go spolszczyć i zobaczymy w ogóle, jak to będzie mi się miało. Raymana 2 swojego czasu już zrobiłem parę razy, już go parę razy przeszedłem, dosłownie chyba 2 albo 3 razy w całym moim życiu, więc zobaczymy, jak to pójdzie, zobaczymy, ile pamiętam, zobaczymy ogólnie sterowanie, ponieważ gram, tak, ja będę grał na klawiaturze, przynajmniej na razie, bo nie wiem, czy kontroler tutaj funkcjonuje i działa. No i co? Zacznijmy sobie nową grę. Jak go nazwiemy? Nazwiemy ją sobie, panie i panowie, panie i panowie, Ems. Perfekt, lecimy. Ubisoft Entertainment przedstawia. Nie zdążę się napić. Raymanie, spójrz, co piraci zrobili z naszym światem. Teraz co? Teraz to planeta udręki, bólu i wszechobecnego zła. Źła. Mroczne miejsce przepełnione dzikimi potworami. Teraz, gdy złapali również ciebie, nic ich już nie powstrzyma. Pocz włosa w buzi. Zagrabili wszystko i zamienili nasz lud w niewolników. Roboty wciąż poszukują niewinnych ofiar. W całym tym chaosie wysadzili w powietrze serce świata. Rozrzuconych zostało 1000 lumców, z których było zbudowane. Stajemy się coraz słabsi. Wkrótce będzie za późno. Musisz uciec, Raymanie. Jesteś naszą jedyną nadzieją. Rayman 2. Wielka ucieczka. The Great Escape. Korsarz, dowódca pirackiego statku więziennego, admijał brzydwo brody. Liczba niewolników. 18912 i nadal rośnie. Obudź się, Raymanie. Wysłałam ci pomoc. Kto mówi do nas? O co chodzi? O kogo chodzi? Ta gra ma w tym roku 25 lat. Albo już chyba nawet miała. Więc wow. Wody, oszczędź nas. Pomocy! W ogóle te stworki w tych skratkach mają takie same łapki jak Glovox. Amen? Glovox, mój przyjacielu! Czy wszystko być w twoją porządku? Niezupełnie, czuję się słaby i zniknęły moje moce. Nie miała dubbingu niestety, ani nawet angielskiego. Wiesz, Glovox? Myślę, że to może być koniec. Nie, żaden koniec. Glovox przynieść podarek od Lee. Dobry podarek od Lee. Lee? Tej wróżki? Srebrny luns! Niewiarygodne, czuję, jak rośnie we mnie jego energia. Znowu mogę strzelać swoją pięścią. Jesteśmy uratowani, Glovox. Jej! Chodźmy tam wcześniej z Lee. Ona przywróci mi całą moją moc. Ladies and gentlemen, witamy w grze. Jeżeli widzieliście moją serię z Raymana 3, no to wiecie, że ja absolutnie kocham i uwielbiam Raymana 3. Ale też mówiłem wam parę razy, że Raymana 2 uważam po prostu za lepszą grę. Jest dłuższa, ma więcej poziomów, jest bardziej skomplikowana, ma więcej mechanik. I Raymana 3 po prostu szczycił się tym, że ma po prostu lepszy humor, lepszą... Niektórzy nawet powiedzą, że lepszą fabułę, a ja naprawdę uważam Raymana 2 za lepszą grę i lepszą fabułę. Naprawdę. Humor jest tutaj gorszy, bo w Raymana 3 faktycznie skupili się na tym humorze. A tutaj zobaczymy ogólnie, jak nam pójdzie. Skaczemy domyślnie, skaczemy A.
strzelamy spacją, a lewym kontrolerem centrujemy sobie widok. Jeszcze pod Z możemy się tak rozglądać, tak samo jak wymienię trójce. Także to jest naprawdę... Ta seria też jest dla mnie mimo wszystko ważna, ponieważ zataczamy koło. Zataczamy koło, jeśli chodzi o ten kanał, ponieważ zaczęliśmy jemenem trójką, a teraz mamy na dwójkę. Więc panie i panowie, let's go, let's do this. No i tak, mamy tutaj w tej grze dużo różnych lumsów. Mamy żółte lumsy, które musimy zbierać i faktycznie jest ich w grze 1000. Mamy czerwone lumsy, które nas leczą, przepraszam. Mamy zielone lumsy, które są checkpointami. I mamy srebrne lumsy, które to są te magiczne, takie super mega mocne lumsy. I chyba jeszcze są jakieś lumsy, o których nie zapomniałem. I w tym momencie będzie u mnie policja, ponieważ pływam korek. No i tak, tutaj wysadzili to serce świata, które my odwiedzamy w wymianie trójce na pierwszym poziomie. I tu musimy to serce świata pozbierać z powrotem do kupy. I tak, da się zebrać wszystkie 1000 lumsów. Mam nadzieję, że się nagrywa wszystko dobrze, Chryste Panie. Mam taką szczerą nadzieję. Globox! Okej, okay, panie i panowie, jesteśmy w grze, nie mam pojęcia, nie pamiętam, czy tu się da jakoś widok oddalać. Nie chcę kombinować na razie guzikami, po prostu, bo coś zepsuję jeszcze. Jeżeli się jakoś da, to dajcie mi znać. Byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby ktoś mi powiedział, czy jest jakiś guzik, żeby oddalić widok. Za pomocą Q możemy się obracać, ale nie, możemy tylko w jedną stronę się w ogóle obracać, to jest dziwne. Że E nie obracam w drugą stronę, tylko... To jest mega dziwne ogólnie w tej grze, no ale... Ale oh well. I tak, panie i panowie, to ogólnie historia Elementa dwójki jest ciekawa, trochę wam opowiem, ponieważ zobaczymy w tej grze dużo różnych takich miejsc, gdzie po prostu są grafiki w 2D, typu właśnie te grzyby, widzicie? One są w 2D. Wracając się w naszą stronę, one są w 2D, ponieważ, dlaczego tak jest, za chwilę wam powiem. Boże, jaki mu głos dać? Jaki on miał głos w trójce? Cześć, Elemencie! Dobrze, że udało ci się uciec. Się przewija spacją. Nazywam się Murphy, będę twoim przewodnikiem. Widzisz ten kamień obok nas? To magiczny kamień, który potrafi czytać myśli. Jeżeli będę potrzebował pomocy, powiedz tego kamienia. Pojawia się szybko w twoim umyśle, aby służyć ci radom. Jeżeli nie zrozumiesz mojej wskazówki, wstań w pobliżu kamienia i ciśnij F1. Pojawi się i podróżę instrukcję. Tak, to jest ten sam Murphy, oczywiście zamiana trójki. I teraz tak, muszę wam powiedzieć już teraz, bo mnie to będzie zżerać. Te grzyby są w 2D, obracają się w naszą stronę, ponieważ po pierwsze, Rayman 1, tam gdzie był Mr. Dark, do pokonania byłeś w tych różnych takich dziwnych światach i tak dalej. Tam ogólnie było tak, że to była gra w 2D przede wszystkim. I Rayman 2 oryginalnie też miał być w 2D, dlatego jest dużo asetów różnych w 2D w tej grze. Nasz kochany Ubisoft zobaczył, co zrobił na rynku, uwaga, Crash Bandicoot. Bo Crash Bandicoot wyszedł w 96 roku, dwójka wyszła w 97 chyba, a trójka wyszła w 98, czyli to były takie 3 lata, gdzie Crash Bandicoot rządził kompletnie. I to była pierwsza, albo jedna z pierwszych bardziej, gier, która była w 3D. Crash Bandicoot wyszedł, po prostu zrewolucjonizował kompletnie rynek, jeśli chodzi o gry 3D. I Ubisoft to zobaczył i mówił, cholera, no nie możemy zrobić Raymana dwójki. W 2D, no bo to będzie flop, dlatego musieli wszystko zrekonstruować, wszystko po prostu pozmieniać, żeby Rayman 2 był w 3D, dlatego jest dużo asetów takich właśnie Raymano jedynkowych, czyli w 2D, ale mamy też po prostu grę, którą znamy, kochamy, lubimy, uwielbiamy, czyli Raymana 2 w 3D. Powiedziałem co wiedziałem, możemy kontynuować. Mamy tak samo klatki jak w Raymanie trójce. Świetnie, właśnie zniszczyłeś piasku klatkę. Niszcz ich dużo, gdy są pełne energii. Co więcej, widzisz tą miastą kurkę? To żółty lum, zbierzesz ich całe mnóstwo. Dadzą ci dostęp do ukrytych miejsc i pozwolą poznać wszystkie tajemnice tego świata. Weź lumca i ciśnij J, a sam się przekonasz. Jak journal. Hello. Mamy pierwszego lumca. Możemy w tym czasie wcisnąć J? To po prostu daje taki... hub, jak widzicie, że pokazuje nam, ile mamy jeszcze zrobienia lumsów, skrzynek, tego typu rzeczy. I jeszcze pamiętam, że jest guzik, żeby się dostać do umysłu Raymana, ale to się dowiemy za później w przyszłości. No i mamy te moskity, które są dosłownie z Raymana jedynki. Czy one nas tutaj przylecą do nas, że niby nas ten chcą ugryźć, ale kopiecie na misję zrobią. To jest tylko taki straszek, tak powiemy. Możesz kontrolować kamerę za pomocą kontrola, Q i O się obraca, tak? End i W, what the fuck?
Wusie? A kuj, wusie beca kamerą, what? Okej. Okay. To był jeszcze ten, to był jeszcze kontrol, to wiem. A i endem coś się robi jeszcze. A endem się tak szybko centruje, widok, widzicie? Że to się tak obraca. Okej, okay, rozumiem. Rozumieju. Hello. Rzuty są bardzo ważne. Jeżeli chcesz wiedzieć, ile ich masz, wciśnij J. Tak, to już nam powiedziałeś, Mefi. Dziękuję ci bardzo, kochany. Pyk, 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 pyk. 3 na 5. Tutaj znowu te moskity zajmę na jedynki. Oczywiście możemy się chwytać. I tam mamy jakieś postacie, których nie widzieliśmy wcześniej. Tu mamy jeszcze w ogóle lumca do zebrania. Chyba widziałem tutaj gdzieś lumca do zebrania. Albo byłem ślepy i nie widziałem. Opla. Dobra, tu musimy jeszcze po lumsa iść, bo jak widzicie, to mamy jeszcze jednego do zebrania. I ostatni lums będzie oczywiście w ostatniej skrzynce, także o to nie musimy się martwić. Co tu w ogóle jest napisane? Wydaj się krawędzi, gdzie tylko możesz, tak, są chyba wskoczyć z tego, co pamiętam, rozum na tym krawędź, tak jest. I tutaj możemy oczywiście włączyć też helikopter. O, to mi zajebiście wyszło. Tak, tu jest sterowanie ogólnie kompletnie inne niż w imieniu trójce, także tu trzeba się po prostu nauczyć, jak to wszystko działa. Czy wiecie, o właśnie, w najwyższym punkcie tego helikoptera użyć i będzie zajebiście. Hello, hello. Tatuś, o to powiem, gdzie jest tatuś? Ech, jak to powiedzieć, zostaliśmy zieleni i... Nie, tatuś Globox? To są dzieci Globoxa. My gdzieś nasz tatuś. Dzieci, nie martwcie się. Przyprowadzę wam waszego tatę. Ale najpierw muszę znaleźć Lee. Wróżkę. Wybrykajcie się gdzieś w tej okolicy. Widzieliście ją może? Co? Podliźli, piraci zabrali tabli! Skurcze byki. Muszę ją uwolnić. Tak, ogólnie Globox ma dzieci. Nie? W tej drugiej części, gdzie w ogóle nie ma wspominki o nich. Mało tego, ma żonę. Tam swoją partnerkę po prostu, z którą ma dzieci w tej grze. O czym w ogóle nie ma mowy w trójce. Zero. Kompletnie. Nul. Więc to jest bardzo interesujący koncept. Zapewne się dowiemy, o co chodzi. Przejście lumsa? Ja słyszałem lumsa. Tu jest tam dokładnie. A to nie, przepraszam, ostatni skrzynce to coś innego. Przepraszam, pomyliło mi się aż. O, i jest i Mefi znowu. Założę się, że chciałbyś wiedzieć, jak się wspinać. Widzisz te dwie ściany? Staj między nimi, wciśnij A, aby skoczyć i ponownie wciśnij A, aby się o nie zaprzeć. Powtarzaj ten manewr, aż będziesz na sam szczyt. Tak, czyli po prostu taki wall jump, wall climb, coś tego typu. W ogóle taka czasami chodzi w 60, czasami w 30. Teraz w 30, a przy filmie, jak się rozglądaliśmy, to było w 60. Nie wiem, czy zauważyliście. That's bizarre, ale dobra, nieważne. Tak, to było taki juchu, bo zebraliśmy wszystkie lumsy. A jak słyszycie, jaką mam kolejną skrzynkę. Hop, 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 siup, siup, siup. No. There we go. I w ostatniej skrzynce na poziomach zawsze są Tinsinowie. Praktycznie chyba zawsze. Wspaniale, Jemenie, dziękuję za uwolnienie, katuję ci odwagę, jestem królem Tinsinu, bla, bla, bla. Nie słuchaj go, to ja jestem królem Tinsinów. Ale... Nie! Ja jestem prawdziwym królem. Nie wykupiajcie się, kto jest królem? Oczywiście, że ja! Nie, bo ja! Nie, ja! Stop! Przestańcie! Muszę koniecznie zobaczyć się z Lee. Czy wiecie, gdzie ona może być? Go zrobili. nie jest mi łatwo, ale muszę ci to powiedzieć. Piraci zabrali Lee na czarodziejską polanę i zamknęli ją w jednej z warowni. Aby ją znaleźć, będziesz musiał przejść przez portal. Portal jest magicznym miejscem, prowadzi do wielu innych światów. Jedynie Tinsini wiedzą, jak tam się dostać. Fajnie, bo w tej grze Tinsini mają znacznie większą rolę niż w trójce. Do przejścia potrzebujesz 5 rumsów, ale widzę, że już je znalazłeś. Przygotuj się na wspaniałą podróż. Oj, to będzie wspaniała podróż. Tuż o kurwu i denerwowania się. No ta gra nie jest taka prosta, wcale mi się wydawało. Oj, nie jest. To jest taka najbardziej, jedna z najbardziej rasowych platformówek, jakie jesteś w stanie zagrać. Z topornym i ciężkim sterowaniem.
Oj, będzie wesoło. Oj, będzie wesoło. Czy chcesz zapisać G? Tak, jak najbardziej, poproszę. I witamy właśnie w hubie. W momencie, w którym mamy taki portal, widzicie, taki czerwony. Znaczy, że poziom mamy zrobiony na 100%, nie musimy do niego wracać. Czasami, z tego co pamiętam, będziemy musieli na poziom wrócić, na razie, że jest na 100%, ponieważ będziemy musieli przejść w jakieś miejsce, do którego nie będziemy mieli dostępu wcześniej. Tak, w tej grze będziemy się musieli na poziomy wcześniejsze wracać. I co jest po prostu tak zajebiste, tak super. Uwielbiam to. Tak samo jak na przykład, jak zbieramy te kolorowe gemy w Crashu i dopiero wracamy na poprzednie poziomy, tak tu zbierzemy coś, bądź odblokujemy na innym poziomie coś, co pozwoli nam się wrócić na inny poziom i go dokończyć. Aaaa! Boże święty, jak ja tą grę uwielbiam. Jest tak super. Uwielbiam po prostu. Mamy 80 skrzyni do zrobienia w całej grze i 1000 lumpsów. Przyciska polania. Ejmenie, jesteś teraz w portalu. Stąd możesz się dostać do wielu nowych światów. Użyj strzałek, aby umieścić lumpsa na wybranych wrotach. Naciśnij A, aby wskoczyć. Teraz podpiesz się i uratuj Lee. Jest uwięziona na czarodziejskiej polanie. I panie i panowie, biby siup. Idziemy na pierwszy, taki prawdziwy, rasowy, normalny, proper poziom, czyli czarodziejską polanę, ladies and gentlemen. Zrobimy sobie jeszcze dzisiaj czarodziejską polanę, zobaczycie, z czym ogólnie to się je. No i mam nadzieję, że ta pierwszy odcinek z tej serii wam się spodoba, że będziecie happy, że ta seria się pojawiła. No i jak skończymy inne gry, to będziemy oczywiście kontynuować kolejne, no nie? No i teraz tak, tutaj nie ma jak w Rejmenie dwójce, Rejmenie trójce, że mamy nieskończone powietrze. Nie, tutaj mamy powietrze skończone. Mamy niebieskie lumsy, o których nie wiem, czy mówiłem, czy nie, ale one są nieskończonymi lumsami, które po prostu się respią cały czas i po prostu pozwalają nam pływać pod wodą. Powietrze mamy oczywiście ograniczone. Ten lums uśmiechnięty, którego zebraliśmy, daje nam 5 lumsów, czyli jest jeden lums ze skrzynki czy gdzieś tam, ale dostajemy po prostu tych lumsów 5. Także te lumsy będziemy musieli zbierać przede wszystkim. A aktualnie tutaj już wypływamy, bo tutaj nie mamy już nic do roboty, tylko ta skrzynka tutaj była. Ja tej gry nie pamiętam w 100%. Mam mojego oczywiście kochanego przyjaciela Powermana, który tutaj jest bogiem, jeśli chodzi o Rejmena dwójkę, ponieważ on już nawet Rejmena dwójkę speedrunuje, co jest w ogóle dla mnie czarną magią. Czyli tak naprawdę ja bardzo lubię Rejmena trójkę, a on bardziej lubi Rejmena dwójkę, więc no, przeciwieństwa się przyciągają, jak to mówią. Dobra, wypływamy stąd. W ogóle widzicie, że włosy Rejmena tak wysychają i są mokre. Wysychają i są mokre. O, dobra. Tu zebraliśmy, co mieliśmy zebrać. Oczywiście też widzicie, tutaj mamy ten portal, zawsze możemy się po prostu wrócić z powrotem. Nie musimy nawet poziomu przechodzić, jeżeli na przykład wejdziemy źle. To jest bardzo fajne, mega fajne i ogólnie lubiłem tą grę. Mam nadzieję, że wam się też spodoba. Ogólnie odpalenie tej gry na nowym systemie to jest koszmar. Tak tylko powiem. Pospiesz się, Rejmenie, my chcieliśmy na statuś. Dobra. To się w takim razie pospiesz, jak tak bardzo ładnie mnie prosicie. Musimy się od tego grzybola odbić. Hopla. Mamy lumsika. Tak, taki dżingiel też gra, jeżeli na przykład zrobimy coś dobrze, bądź wejdziemy gdzieś, gdzie mamy wejść. Coś tego typu. Na pewno jak sobie przypominam teraz, jakie są poziomy tutaj w tej grze, to jestem trochę przerażony, ponieważ wiem, jakie są poziomy tutaj w tej grze. Nie wszystkie, ale kojarzę kilka, które mi dużo kwita psuło. No ale miejmy nadzieję, że razem przejdziemy tą grę i będziemy wszyscy po prostu happy. No widzicie, teraz jest 60 FPS. Tu w tym miejscu była gra 60 FPS przez chwilę, znowu jest 30. Nie mam pojęcia. Oczywiście będzie wyrenderowane w 2K i 60 klatkach. Ale zobaczymy po prostu jeszcze, jak to będzie wyglądało na nagraniu, bo nie mam zielonego pojęcia. Mówię, odpalenie tej gry to jest koszmar na aktualnych systemach. I teraz tak, popalenie niezalecone, ponieważ no tutaj jak wpadniemy, to się zespimy tam, gdzie mieliśmy ostatnio checkpoint. Także lepiej, żebyśmy nie spadli, nie? No i tak, kamera w tej grze potrafi być naprawdę potworna, straszna. Dlatego mam to centrowanie widoku, tak samo mieliśmy w Rejmenie trójce, bo bez tego byłaby masakra. Myszka, z tego co pamiętam, nic nie robi. No dokładnie nic nie robi. Także tym bardziej. Widzicie, tu na przykład nie widziałem nic, ale już szedłem za róg. Co to było? There we go. Mamy wrota otwarte, ale jeszcze to nie jest koniec tej lokalizacji, ponieważ skręcimy sobie tutaj w lewo. I mamy tutaj jeszcze przejście na górę. Z tego co pamiętam, tu jest jeszcze jedna skrzynka, dokładnie nawet ją słyszę. O, tu się ślizgaliśmy na tej wodzie. Lepiej, żeby się nie poślizgnąć na tej wodzie i nie spaść. Proszę bardzo, i mamy tutaj lumsika jeszcze kolejnego. Mamy 8 lumsów z tej całej lokalizacji, możemy iść dalej. Bo z tego co pamiętam, mamy wszystko. Jeżeli coś pominę, to oczywiście poza odcinkami będę... O, chuj.
będę wracał na poziomy i wszystko po prostu zbierał, bo nie ma sensu, żebym pokazywał wam na nagraniach po prostu, jak to wszystko zbieram. Ewentualnie będę to nagrywał i jak będzie kolejny odcinek, gdzie będziemy mieli już kolejne poziomy robić itp. itd., to po prostu pokażę wam, gdzie było to, co mieliśmy zebrać, czego nie zebrałem itp. itd., bla 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 bla. Rozumiecie, o co chodzi. Bo wiecie, jeśli chodzi o YouTube, tak trzeba to robić. Wiem, że niektórzy by po prostu chcieli widzieć w sumie wszystko, ale też musicie mieć świadomość, że ludzie, którzy lubią oglądać wszystko, to jest nisza. Po prostu nisza, jeśli chodzi o YouTube, więc no. Chwytaj zielone lumsy, to jest checkpoint, o którym mówiłem. O Jezus Maria, spadłem. Nic się nie stało, nic nie szkodzi, bo tam i tak nic nie było. Zawsze jak jesteśmy blisko lumsów czy klatek, to słychać, więc nie musimy się przejmować, że coś ominiemy. Tylko wystarczy słuchać, wystarczy faktycznie nasłuchiwać naszego otoczenia i będziemy wiedzieć, czy coś dookoła nas jest, czy też nie. Schowajmy proszę to. I teraz tak, widzicie tą smołę? O, czy tam po prostu jakieś tam chemikalia, czy cokolwiek to jest tutaj. To jest 2D. Po raz kolejny. Więc to jest mega, mega po prostu dziwne, że to się obraca w naszą scenę, mimo że tu jesteśmy na przykład obok tego, a to nie powinno tak wypływać z tej ryby. Mimo wszystko to 2D jest zrobione tutaj naprawdę w perfekcyjny, taki mądry sposób, nie? Że Ubisoft nie mógł tego po prostu lepiej zrobić. Więc moim osobistym zdaniem to jest zajebiste. Kolorowe lumsy typu czerwone lumsy, zielone, niebieskie nie zaliczają się do tego głównego wyniku naszego, tylko żółte lumsy się do tego zaliczają. No i te uśmiechnięte oczywiście, no inny kolor niż żółte, czy pomarańczowe nie zaliczają się do głównego tutaj rozrachunku. Czyli jak wiecie, full HP to nie musi zbierać czerwonych, gdzie żebyśmy zebrali te żółte. To jest pierwsze i najważniejsze. Chyba tu możemy sobie wysiąść. Dobra, no i idziemy na górę tam, gdzie mieliśmy iść. Ta gra ma dużo sekretów. Ta gra jest naprawdę zrobiona w zajebisty sposób. To jest ta platformówka po prostu, którą ludzie dobrze wspominają, którą lubią. I to jest fajne. Mówię, to jest platformówka zrobiona dobrze. To jest gra, którą Ubisoft zrobił dobrze. Ubisoft! Nie strzelaj mi tak, bo będzie na ekranie to chujowo słychać, no ale... No ale... Oho! Ja ogólnie na tym poziomie mamy, znaczy na tym poziomie, w tej grze mamy dużo strachów, mamy dużo strasznych poziomów, które są faktycznie, przynajmniej dla mnie kiedyś, jak za dzieciaka były straszne, i które faktycznie dalej gdzieś tam z tyłu, wiecie, są takie ciarki człowieka przychodzą, nie? Pomimo tego strachy, które mieliśmy jako dzieci, tak łatwo z nas nie wychodzą, wiecie, o co chodzi. I z tego sobie się wydaje, czarodziejskiej pary nie będziemy w stanie na 100% zrobić już od razu. To będzie od razu pierwszy poziom, którego nie uda nam się zrobić na 100%. Jeżeli dobrze kojarzę. Ale to się jeszcze okaże, czy pamiętam dobrze, czy nie. Mamy... No tak, oczywiście, że tak. To jest tutaj, tak? Dobrze kojarzę? Tak, to jest tutaj, ponieważ tutaj mamy schowaną skrzynkę. Tu mamy schowaną skrzynkę, tam widzicie, mamy jakieś zarośla i tak dalej. Ogólnie... tego poziomu nie będziemy mogli zrobić na 100%, tylko pójdziemy na inny poziom i z innego poziomu będziemy mogli na ten poziom wejść. Tak, dobrze mówię. Słuchajcie mnie uważnie, bo ja dobrze mówię. I dopiero będziemy mogli ten poziom skoczyć. To jest naprawdę bizar. To jest naprawdę bizar. Teraz po prostu jedyne, co nam zostaje, to po prostu zebrać wszystko, co na razie możemy. Mieliśmy w ogóle dwie drogi. Ja sobie zobaczę mimo wszystko. Oh fuck, man. No halo, dobra, złap się, Jezus Maria. To jest tylko czerwony lumsik, jakbym stracił zdrowie, ale chyba nie dostałem jeszcze ani razu, jeżeli dobrze kojarzę. Więc to jest... moje osobiste osiągnięcie. No i też naprawdę też chciałem nagrać na dwójkę, ponieważ chciałem zobaczyć, jak mi w nim pójdzie, ponieważ naprawdę nie grałem, nie przechodziłem go całego... A z dobre 10 lat chyba prawie? Tak całkowicie szczerze? Więc tu w ogóle kolejną skrzynkę słychać. Tylko może tą słychać po prostu? No ale w każdym razie widzicie, to mamy ten to połączenie, tam będziemy tam mogli przejść, ale to za długo, długo. Więc to jest też dla mnie test, jak mi pójdzie w tej grze, jak dobrze ją pamiętam, czy dalej będę miał taki sam fan z tej gry. No fucking idea. Ale tu mamy pierwsze starcie z prawdziwym robopiratem. Tylko na razie nie możemy ruszyć. Ale to jest nasze pierwsze spotkanie właśnie z piratem, który on musi tą beczkę rzucić tutaj. Tu w to miejsce. Żeby nam to otworzyć. Tak jest. Tu sobie jeszcze przejdziemy. Bo tu mamy jeszcze rzeczy do
wzięcia, zrobienia, ogólnie złapania. Ogólnie, jeżeli byście faktycznie mieli ochotę przejść Raymana 2 i nie zależałoby wam, czy ten Rayman jest po polsku, czy po angielsku, czy po chińsku, czy japońsku, polecam wam naprawdę wersję na PS2. Bo wersja na PS2 Raymana 2 to jest chyba najlepsza wersja, jaka istnieje. Ogólnie wersje na komputer są często gorsze niż wersje na konsole, ponieważ konsole, wiecie, łatwiej jest zrobić pod konsolę grę niż pod komputer, bo każdy, kto ma konsolę, ma te same specyfikacje i wszystko w tej konsoli. Nikt nie ma różnych konsol, no nie, tylko każdy ma tą samą kupioną. Przed chwilą widzieliście te czerwone rumce, one były na czas zebrania. No, dlatego był zegarek i tak tykały śmiesznie, no nie. No i 5 rumców schowanych, jak miło. Tak, to mamy kolejną skrzynkę. Tylko jej też nie będziemy mogli na razie ruszyć. nie wiem, czy to później będziemy mogli ją ruszyć, bo nie pamiętam. Ale wiem, że aktualnie nie jesteśmy w stanie jej już, bo minął lumca, gdybym się nie rozejrzał. Dało ja. There we go. Dobrze. Tylko to rozglądanie się jest bardzo ważne w tej grze, ponieważ czasami po prostu zawsze przeszedłem. Gówno widać. To do helikopterek. Najlepsza rzecz w Raymanie, jaka była kiedykolwiek. Chyba ever. Tu się jeszcze rozejrzymy. Nie mamy nic. Mam tylko tą skrzynkę u góry. Gdzieś tu jeszcze obok na to by wychodziło. Także naprawdę ja chcę tą serię poprowadzić w taki sposób, jaki zawsze chciałem poprowadzić. Kiedyś próbowałem już prowadzić serię Raymana 2, ale mi nie wyszło. Zobaczymy, czy teraz mi po prostu pójdzie, wyjdzie, czy będzie dobrze, w porządku, itp. Itd. On tu jeszcze tą beczką może rzucić, także trzeba uważać. Dobra. I teraz znowu tutaj mam na czas. Jak mamy full zdrowia, to jest nieważne. Jeżeli nie zbierzemy wszystkiego na czas, to po prostu zniknie i się już nie pojawi, więc... odpalajcie to tylko w momencie, w którym faktycznie musicie, bo tracicie po prostu lumsy i zdrowie, nie? Znaczy o zebranie zdrowia, o to mi chodzi. Hop, 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 hop. Nie, to nic nie daje. Z taką samą prędkością wchodzimy na jeżeli ten... Ło! Okej, okay, dobra, udało się. I tak, plasty. Plasty są na drzwiach, tak, to drzwi na plasty, nie oceniajcie tej gry, okej? Okay? Plasty białe możemy rozwalić normalnie naszym strzałem z naszej pięści, czy po prostu abyśmy, wiecie, uderzyli drzwi. Są takie plasty żelazne, które trzeba wybuchowymi beczkami rozwalać, ale to w przyszłości się dowiecie ogólnie co i jak. To jest 5 ogólnie z tym. Tutaj w tej lokalizacji będziemy się napieprzać już naszym pierwszym albo piratem. Więc shiftem tak samo w miniaturce możemy po prostu chodzić, nie musimy biegać. Więc tak, tu zostajemy zaatakowani przez pirata. Bądź ostrożny, w okolicy jest wielu piratów, tak jest. Być może będziesz musiał walczyć. Aby robić uniki podczas walki, naciśnij Ctrl, a pozwolić to utrzymać wroga w celowniku i łatwiej uniknąć jego strzałów. Tylko nie zrobiłem twojego głosu, sorry, Murphy. I mamy pierwszego pirata. Piratów są właśnie różne wersje, tak samo jak przeciwników w Raymanie Trójce. Nie możemy tak jakby ładować naszej pięści w Raymanie Trójce. Będziemy musieli zbierać specjalne power-upy, żeby to się mogło stać. I tak, możemy nawalać w jego cały czas po prostu dostanie obrażenia w momencie, w którym będzie tykalny. Ale to jest... Tak nuby grają. Ja tak nie gram. Bo tu jest kolejny opiat i o, on jest w ogóle fajny, bo tu zobaczcie, mamy plasty żelazny, który jak mówiłem, może tylko wybuchem rozwalić. Bądź chyba mocną pięścią będzie mieli power up, ale to nie pamiętam dokładnie, czy to jest... If that's the case, musicie poczekać i zobaczyć. I teraz tak, tu możemy sobie ogólnie koło typa przejść. Nie musimy typa bić, przynajmniej na razie. Tak, możemy sobie chwycić beczkę prochu. I z nią powoli iść. Ta gra ma tyle ciekawych mechanik, naprawdę. Jeżeli tą grę chcecie poznać, jeżeli nie widzieliście jej nigdy wcześniej, naprawdę tak trochę egoistycznie i samolubnie obejrzyjcie ją u mnie. Ponieważ ja wam powiem dużo rzeczy, które będą naprawdę ciekawe, jeśli chodzi o tą grę i uważam, że jestem w stanie tą serię poprowadzić naprawdę w fajny sposób, ale wiecie, to tylko ja mówię. Spacją? Spacją. Bo możemy tą beczkę jeszcze do góry podrzucić, na przykład oddać strzał i złapać ją z powrotem. To jest... jeszcze... ze wszystkimi beczkami to będzie tyle już jest tych jeszcze mechanik, że to jest po prostu supi. Ja tak to ujmę. Jeszcze patrzcie, mogę wziąć tą beczkę. Tylko nie wiem, czy tu ją akurat podrzucę, no ale... Mogę w nią po prostu rzucić piata. I go załatwić od razu. Frajero! Dobra. Jeszcze nie tu. Chwila, się muszę rozejrzeć, bo nic nie widzę. Tutaj, dobra, widzicie? Dlatego to rozglądanie też jest bardzo ważne, żebyście
wiedzieli gdzie iść, co robić itp. itd. Tu ogólnie mam kilka lumsów do zebrania na tych. Tu mamy jednego. Tu mamy drugiego. I tu były jeszcze... Nie, były tylko dwa, okej. Ogólnie za zebranie wszystkiego na poziomie mamy poziom bonusowy. Czy poziomy bonusowe się odpalają... czasami? Nie wiem, nie pamiętam czy... O Jezus, czy zawsze? To jest chamskie, bo nigdy nie wiadomo z której strony jest ten... laser, jak tutaj skakujemy. Więc that sucks. Rozejrzymy, czy czegoś tutaj jeszcze nie ma. Chyba nie, dobra, to mam kolejnego... Będzie kolejny pirat, który będzie spał za chwilę. No i tak, te lasery są... Zawsze były dla mnie ciężkie do ominięcia, ponieważ... Death of Perception, no nie? Depth of Field, jak to się mówi. Ciężko mi zawsze było, wiecie... ogarnąć co i jak. Dobra, nawalamy się z nim. Widzicie, oni mają mniej zdrowia. Są słabsi niż ten pierwszy, z którym walczyliśmy w tej organizacji. No po prostu łatwiej się do pokonania. No i teraz nasze to się mogą poodbijać, widzicie? To jest mega fajne i mega kozackie. Dobra. Tu możemy iść dalej. Chyba nie pominąłem nic. Tak mi się przynajmniej wydaje. Także możemy iść dalej. Tu nam się to otworzyło, tak? A nie, tutaj byliśmy, dobra, okej, nieważne, przepraszam, już się zakałopućkałem. Tu nam się otworzyło. No, there we go. Zawsze jak nagrywam, strasznie mi się chce pić. Dlatego, że jest lato. Dobra, oj! Nie, to chciałem zrobić, no ale dobra. Ciup, there we go. Dla mnie zawsze te lasery były ciężkie, nie mam pojęcia czemu. Pam, pa, 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 pam, pa, 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 pam. Ops, 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 ops. Parę lumsów do zabrania. Tu możemy coś na dół. Też się porozglądać, jeżeli coś tu mogłoby być. To trzeba się zawsze porozglądać, bo nigdy nie wiadomo. Ale tu są, co pamiętam, nic tu nie ma, tylko jakieś grzybki. Dobra, okej, o. Tu musimy ogólnie iść. Tu jest ogólnie Lee, jak widzicie. Jak możecie zobaczyć, o właśnie. Uwolnij mnie, będzie znajdź maszynę i ją zniszcz. Jeżeli pamiętacie, możecie się cofnąć. Zobaczcie sobie poziom u mnie, który nazywa się najdłuższy skrót. Zabrania trójki. Miniatura z taką bramą uśmiechniętą. Tam właśnie był sekret, gdzie była Lee. Gdzie była właśnie Lee. I w sumie też mogę was odesłać do poziomu, gdzie jest... do filmu Zmiana 3 na moim kanale, który nazywa się Wielka Ucieczka. Rozumiecie? Wielka Ucieczka, na którym byliśmy w kwaterze Mroklumów. I tam było właśnie sekret, gdzie są Europiraci. Po prostu Europiraci schowani za ścianą. Więc polecam wam... te dwa poziomy. Zobaczcie, te dwa sekrety ogarnąć, ponieważ są bardzo fajne. I no, i tyle. Jak to jeszcze było? Aby ją podrzucić, to tak, klikniesko, żeby ją beczkę podrzucić. Tu w sumie... Mogę poczekać, co powinienem tego, bo w sumie tutaj po prostu podrzucamy, strzelamy, łapiemy. I musimy trzy plasty rozwalić. To jest pierwszy taki mini-boss, można powiedzieć, w tej grze. To musimy rozwalić maszynę, która trzyma Lee w niewoli, basically. Yes. Pa, 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 pam. Tak, i nasze strzały są najczęściej samonaprowadzające, więc nie musimy się martwić, gdzie strzelamy. To jest bardzo wygodne. Siup. Proszę bardzo. I elegancko. Pam, pam, pam. Jeps. Nie doleciało! Myślałem, że to mi nakieruje ten automatycznie. O my god, to zamiast 3 razy będziemy iść 4 razy z tą beczką. No trudno. Tu to się mówi, no cóż. Hiop. Bam, bam, bam. Czyli jeszcze musimy poczekać na bombę. There we go. I jeps. Teraz się udało. Dobra, ostatni plaster i będziemy kończyć ten poziom. Chyba, jak ulotujemy Lee, to jest akurat z poziomu, tylko to pamiętam dokładnie. Jeszcze musimy tylko uwolnić potem Teen Sinus ze skrzynki, chyba... Chyba tak, wiem, że poziomy w tej grze są po prostu czasami, no, długie. There we go. Uwolniliśmy Lee. Naszą kochaną wróżkę. Lee, czy wszystko dobrze? O, Heymanie, nareszcie. Martwiłam się, że Globoxowi się nie udało. Przekazał mi sobie tego lumsa. Zostaliśmy jednak rozdzieleni.
Muszę go odnaleźć i pozbyć się piratów. Aby jednak to zrobić, potrzebuję wszystkich moich mocy. Jestem zbyt słaba, aby przywrócić ci wszystkie twoje moce. Piraci rozbili pierwotne rdzenie energetyczne, tworząc tysiąc rumców. Gromadzenie energii stało się bardzo trudne. Ale może istnieje inne wyjście. Słyszałeś kiedyś o Polokusie? Nie? Jest on duchem tego świata i posiada niezrównaną moc. Mógłby pomóc ci pokonać piratów. Niestety od wielu lat śpi. Legenda mówi jednak, że można go zbudzić. Należy zebrać razem jego cztery maski. Cztery maski? Te maski są magiczne i bardzo potężne. Zostały ukryte w sekretnych i tajemniczych miejscach. Znajdź Raymanie. To jest nasza jedyna nadzieja. Pomogę ci, oferując ci całą energię, jaką zebrałam. Czyli kolejnego srebrnego lumca. Tu zbierzemy całkiem sporo w całej grze. Ej! Powodzenie, Raymanie. Tak, całą moc, którą zebrała, ale ma czas, żeby się tepnąć, nie? Znaczy, ma moc, żeby się tepnąć. Teraz możesz chwytać się szkarłatnych lumsów. Tak, szkarłatne lumsy to jest odpowiednik tych haków, którymi chwytałeś się w Wymienie Trójca. Znaczy, te haki w Wymienie Trójca są odpowiednikami tych lumsów szkarłatnych, no. Ale wiecie, tą graliśmy pierwszą, tu gramy drugą, więc wiecie, o co chodzi. To było takie po prostu fajne nawiązanie do mechaniki, która była w poprzedniej grze, jak to się pojawiło w Wymienie Trójca. Wiecie, rozumicie, nie? Tup, 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 tup. No i tu ładowanie się między lokalizacjami też... Było Wymienie 2, potem było Wymienie 3. Koks. No ja ten poziom jest dłuższy niż myślałem, będzie długi odcinek, nie ma co. O nie, mój helikopter, nie skoczyłem, nie włączyli helikoptera, ale dobra, powinniśmy zabrać wszystko. Ej, nie. No. Ta ropa też tutaj, tam po prostu ta mazi. Jest 2D. Wszystko jest 2D. Tu nic nie ma już. Skaczemy zatem. Kolejnego lumsa. Na szczęście widać je już wcześniej, więc wiedziałem, że mogę sobie trochę pofolgować. Tutaj przynajmniej. Mamy piata i skrzynkę. To będzie ciekawa walka izometryczna. No i Jemen nie dostaje obrażeń upadku w tej grze. Tu i to dostawał, w tej grze nie dostaje. Awaj skrzynkę, typiarzu. No. I tyle na tym poziomie zbierzemy dużo lumsów, tak czy siak. Więc no. Dobra, tu nic nie ma. Możemy iść do przodu. Eichmann 2. Zobaczymy, jak nam pójdzie ta cała ta gra. I tak, tu mamy trąby powietrzne, w których te są lumpki schowane. Widzisz te powietrzne prądy, Raymanie? Uruchom w nich helikopter, a wzbijesz się w górę. Tak jest. To można powiedzieć, że to było całkiem logiczne. Nie pamiętam, ile lumsów ma nam, chyba 45 ma nam zostać, bo w tej skrzynce, w której tam będzie właśnie, tam została. Mi się wydaje, że w ogóle pominęliśmy skrzynkę, ale to absolutny szczegół. Bo powinniśmy mieć tych skrzynek chyba więcej, I guess. No nic. Zawsze mogę się wrócić i zawsze mogę wszystko pozbierać jeszcze raz, nie? Na szczęście, z tego co pamiętam, jak piraci, których zabijemy, zostają zabici. W sensie, że jak wrócimy na poziom, to nie będą zespieni ponownie. Ale z tym mogę się absolutnie bylić, także nie trzymajcie mnie za słowo. Ja w tą grę grałem naprawdę, naprawdę bardzo, 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 bardzo dawno temu. Mój kolega by wiedział. Przyjaciel, przepraszam. By wiedział. Dobra, to mam w ogóle dwie tromy powietrzne jeszcze, w które możemy wlecieć. Jedne trochę niżej są. Ta na przykład, która ma sobie dwa lumsy aż. O właśnie, jeden jest tak chamsko nisko. There we go. To jest ogólnie ciężko zebrać wszystko, ponieważ musimy być w każdej tej trąbie powietrznej, a idzie pomylić te trąby, nie? Tak to ujmę. No to na przykład byliśmy, a myślałem, że w tej nie byłem. Więc musimy iść teraz do tamtej. Mówię, może coś pomijam. To mogę oczywiście na 100% zrobić. Wszystkie lumsy zbierzemy, cały 1000, żeby nie było. Nie wiem, to co ja będzie miała odcinków, a ja będzie miała... Dużo. Oj, dużo. Czyli kolejna druga seria, panie i panowie, na kanale została rozpoczęta i będziemy ją cisnąć. Tak fest. To jest chyba jedna skrzynka schowana, nie ma drugiej skrzynki. I guess. O, tu mam, widzicie, tą tombę i tą tombę powietrzną.
No musimy tu sobie podlecieć najpierw. Bo tu jest ta tomba, w której są te dwa lumsy chamsko schowane. Właśnie. A właśnie. I teraz do tamtej. I będziemy mieli chyba zrobione wszystko, jeżeli dobrze kojarzę. Do skrzynki nie widziałem innej. Myszka łatnego lumsa. Nie! Shit, man! Dobra, czy ja tu dolecę? No, dolecę, dobra. Ale zepsułem ten skok, co? Znaczy, to huśtanie się całe. God damn it. Jeszcze raz. No, lecimy, uwaga. Yep. Teraz się udało, dobrze. Jezu. No, gdzie ta skrzynka jest? Tutaj jest schowana. There we go. 57, 43 na 50. Wydaje mi się, że powinien mieć 50. Możliwe, że pominąłem jedną skrzynkę. Tak mi się wydaje, że pominąłem jedną skrzynkę. Takie mam wrażenie, chyba nawet wiem gdzie. No ale to nic. Tak, tańczymy z Tinsynem taniec i otwiera nam on portal. Bonus level Access Denied. Czyli po każdym poziomie, gdzie będziemy mieli 100%, będziemy mieli bonusowy poziom, a przynajmniej po większości. No i tak, panie i panowie, udało nam się, jak widzicie, przejść 48 na 1000 i 7 na 80. Wydaje mi się, że pominę jedną skrzynkę i dwa lumsy. Ale to szczegół, zawsze możemy się na ten poziom wrócić. Także jeżeli faktycznie pominąłem, to zbierzemy to w przyszłości, kiedyś tam, hen. A na razie cóż, panie i panowie, to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek Zajmiona Dwójki. Mam nadzieję, że wam się taka podoba. Mam nadzieję, że jesteście ciekawi kolejnych odcinków, jak w ogóle ta gra wygląda, fabuły całej i tak dalej. Ponieważ ja się absolutnie jaram. Jestem mega happy, że wybraliście tą grę, bo to jest gra, którą wy wybraliście, przynajmniej w większości. No i cóż, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, moi drodzy, do następnych odcinków. Na razie, cześć i pa pa!